Cześć! Pamiętacie Bekę z Sims 4? To dzisiaj będzie Beka z Sims 4, ale tylko w kontekście Barabara. Więc chyba dosyć wyjątkowo na tym kanale będzie dzisiaj film w stylu hehe auchańsko. Wstawiłam ten dom tylko dlatego, że tam była rakieta, ale i tak te rakiety trzeba od nowa zbudować. Zacznijmy od podstaw. Film w stylu Beka oznacza, że będę pomniejszać przedmioty i zobaczyć, jak działają, kiedy są pomniejszone. W tym wypadku tylko pomniejszać, a nie powiększać, bo. No, barabara bara nie będzie widać, jak będzie powiększony obiekt, no nie? To jest chyba dosyć oczywiste. Wydawał mi się ten pomysł dosyć banalny i bardzo taki... Aha, ale dużo było o to próśb, żeby coś takiego zrobić, więc spoko. Najbardziej jestem ciekawa właśnie rakiety. Obserwatorium też trochę mnie interesuje, chociaż w tej poprzedniej BC stwierdziłam, że pewnie Simowie będą stać obok siebie po prostu i tylko be-be-be robić, no nie? Gębami i to tyle. Halo? Proszę się nie zacinać, bo teraz ostatnio, kurczę, gra lubi crashować i ja już jestem teraz zawsze przerażona po prostu, jak, jak jakiekolwiek zawieszenie gry się dzieje. No i co? No gdzie, gdzie ty niby wchodzisz? Tu nie ma żadnych schodów. No, tak, tak właśnie podejrzewałam, że to tak jest. Mmm, gorąco mi się aż zrobiło. Wow. Ruchy tego obserwatorium są bardzo adekwatne do tego, co się dzieje tutaj. Znowu te głosy jak cyborgi. Boże, jaki obrót w ogóle zrobili dziwny. To było trochę trochę krypy. Spora satysfakcja podobno. No dobrze. Dobrze. Skoro tak uważacie. Ten mi się zwiększy niż to łóżko teraz. Dobrze, barabara bara z Leilą, proszę bardzo. O, to fajnie się zacięłaś. Czekaj, czy ty nie możesz tego zrobić, czy po prostu miałaś opierd? Chyba miałaś mózg. Opiert. Zanim ona tam się doczłapie. To do mniej więcej wiem, jak wygląda, bo na tym trybie pierwszoosobowym kiedyś patrzyłam właśnie u bananów. Nawet to było chyba w tym pokoju, tylko jeszcze wtedy był inaczej umeblowany. Nie no, boskie. Boskie. Co, co one mają z tymi nogami? Ej, muszę z innej perspektywy to zobaczyć, bo... W sensie to, że one są takie ucięte, no to ja już nawet nie jestem specjalnie zdziwiona. Znaczy nie ucięte, tylko wygięte takie jakieś, tak mega na prosto, że wyglądają jak takie kikuty. Tylko bardziej mnie zastanawia to, że one tak ruszają tymi nogami co i raz. Brzuchami normalnie ruszają. Eee, jakie dziwne. Ojej. Ciekawe, po co jest ta animacja nóg i brzucha w ogóle, skoro to jest tylko jakby ruszanie się kołdry po prostu, nie? To, że ustami ruszają, no to po prostu, ojej, to po prostu gra jest tak zaprogramowana, że zawsze jak mówią, to ruszają ustami, tak? Jest po prostu synchronizacja dźwięku z ruchem ust, więc to, to akurat mnie nie dziwi, nawet jeśli ich twarzy nie widać, no to to się będzie nadal działo, nie? Ale, mm, ale te nogi i ten brzuch, te takie, o, to było dosyć dziwne, nie wiem z czym to miało, czemu to miało służyć. Ej, kolor światła se zmienię. Eee. Na zielony. O Jezu, chyba. O matko. Oho. No i gra mi się wyłączyła. Nie wytrzymała tego. Te pierwsze przygody się nie zapisały, ale w sumie to nie jest taki odcinek, gdzie muszę jakoś postęp nadrabiać, jeśli gra mi się wyłączy, więc lecimy dalej po prostu. To co się nagrało, to się już nagrało. No, wyłączy się znowu czy się nie wyłączy? No to jest pytanie. A, nie mogę z tego, jak ta woda tutaj tak się zrobiła. Taka warstwa. Ale to rozumiem w takim razie, że tutaj za dużo nie będzie widać przez to, że właśnie ta woda się tutaj zrobiła, nie? Także. O! Mm, dobra, coś jednak widać. <grym> o, matko! <grym> gdzie, gdzie jest głowa w ogóle? Aha, bo oni aż takiego ślimora zrobili, że, że to są nogi, a głowa jest gdzieś tu. Gdzie ty masz twarz? O, jest twarz. Widzę kawałek twarzy. Jeszcze w ogóle takie ręce ma przy głowie, jakby obie objęła się. Ojej. No nie, no to jest boskie. O! No ta animacja jest dosyć powtarzalna. Mhm. To mi się kojarzy z takimi ćwiczeniami na basenie. Że. Ale to głośne Ojej. <grymne> że, że wstrzymujesz oddech i, w, i w, jakby robisz taką bombę do wody, że się kulisz tak, no nie w wodzie i, e, i wypuszczasz powietrze i potem wypływasz na powierzchnię. To mi się totalnie z tym kojarzy. <grymne> no, zadowoleni są znowu, więc spoko. Brent, gdzie ty polazłeś już? Toż buduj to. Jaki malutki namiot. Hmm. O ja. Zniknęły w środku no bez kitu. Pomniejszyły się razem z namiotem. Tego się nie spodziewałam. O, 50 groszy. No i jestem ciekawa trochę tej sauny, bo tam jest tak, że para po prostu przykrywa tych simów, nie? Ciebie tu nie zapraszała mieć sobie. Czy też to właśnie będzie tak, że oni nie wiem, że oni się po prostu tylko będą całować. A nie, no też jest tak, że para po prostu zasłania. To tu się nic nie dowiem. Nawet jak do środka będę próbowała jakoś wejść. To tu nic nie ma. Po prostu nic. Oni sobie znikają zwyczajnie pod tą parą. Dalej mamy coś, co przeraża mnie po prostu na samą myśl. Nie wiem, nie wiem, co tam się może w środku dziać. Jakieś dziwne rzeczy pewnie. Chociaż też możliwe, że tak jak w tym obserwatorium po prostu jest ta animacja, że, że wchodzą do tej szafy, ale dalej to pewnie po prostu stoją w sumie i, i też tam kłapią dziobami i wyglądają jak cyborgi. A! O! I to jeszcze taki efekt y, zanikania był tam. Ale ten moment jest dosyć ciekawy w sumie. Przeanalizujmy tę piękną rzeźbę. Kiedy jej włosy pachną za dobrze. Rozpalone serce, no. Też bym miała po tych przygodach w wannie. A, też znikają, takie samo jak w namiocie. No tak samo jak w tej kapsule tutaj, też animacja jest taka sama jak w trumnie, nie? Więc to, że nie mam wampirów, to w sumie nic nam nie robi. Bo to jest tak, że jedna osoba się kładzie. No właśnie. A, też znikają w środku i w ogóle to ta taka pokrywka jest cały czas duża. I tak sobie fruwa. W ogóle są dwie. Jeśli wziąć pod uwagę to, że twórcy w sumie powinni przewidzieć, że skoro normalnie w grze, nawet bez żadnych kodów, można sobie tak po prostu pomniejszać i powiększać przedmioty, kwadratowymi nawiasami, przypominam, to yy, no, dobrze by było jakoś pomyśleć o tym, żeby nie robić jakichś takich abominacji, no nie? Tak jak z tą Wanną, po prostu przerażające rzeczy. Więc w zasadzie to tak powinno być, właśnie, że ci simowie gdzieś tam znikają, no ale są takie animacje, w których trochę tych simów jednak widać, nie? Gdzieś tam właśnie przy tej wannie, szczególnie takie, że są pewne animacje, które się dzieją na powierzchni, więc dziwnie by było, gdyby ci simowie tak się pojawiali i znikali. Tylko, że na przykład takie obserwatorium też mogłoby mieć tak, że oni znikają, a tak nie jest. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że to rzeczy z podstawki nie mają, nie, jakby nie miały przemyślanych jeszcze tych animacji, żeby ci Simowie rzeczywiście znikali. W sensie z tej podstawki pierwszej, no bo jest wanna, która przyszła w aktualizacji, tak? W sensie taka z hydromasażem, ale chodzi mi o te takie totalnie na samym początku stworzone po prostu obiekty do barabara. I dlatego zastanawia mnie trochę ta rakieta też, ale bardziej by miało dla mnie sens, żeby akurat w przypadku rakiety oni rzeczywiście znikali, no bo ona przecież się odrywa normalnie od Ziemi i wylatuje oni niby w powietrzu tamten, więc bez sensu by to było, gdyby oni zostali na dole nagle, nie? Jeszcze z rzeczy, które tutaj mam oprócz tej rakiety jest kupa forsy, to jest to samo co liście. Animacja jest dokładnie ta sama, więc od razu jakby dowiemy się też, jak liście wyglądają. Czy jak ja to teraz pomniejszę. O, te pieniądze też się pomniejszają, to jest 10 tysięcy. I teraz są, skurczyły się w praniu po prostu pieniądze. Jak czasami się wypierą w kieszeni, nie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek się zdarzyło, żeby się skurczyły akurat, co chyba nie jest możliwe. Ale cicho, skurczyły się, ok? Aha! No, już nie takie skurczone teraz. No i też zniknęli sobie. Nic ciekawego, a ten cały czas buduje. No już prawie. W nagrodę się barbniesz w przestrzeni kosmicznej. No nie fajnie. Brandt już spać poszedł <grym> no nie mogę. Już się znudził czekaniem na to wspaniałe barabara w rakiecie. O, teraz wygląda prawie jak zabawkowa. Chwila prawdy nadchodzi. No, wchodzicie niby do środka, nie ma żadnych schodów tam. Migający T-pose. to nieźle. Ciekawy, który z nich to jest w ogóle, bo tylko jed jedna osoba, chyba, jest chyba, że oni są tacy wtopieni w siebie, też jest szansa. Aha, to w taki sposób. Okej. Okay. <śm> I zniknął. Gdzie ta rakieta teraz jest? Muszę ją znaleźć. Już nawet muzyczki nie słyszę. A, bo muzyczka jest. Ym... Tak, tutaj jest muzyczka. A tam na górze, jak pójdę, to tam już nie słychać. Znaczy, niby to tam się dzieje, ale tak naprawdę, no, muzyczkę musi być słychać yy, no tam, gdzie Ty jesteś, no nie? <laughs> jako gracz. <laughs> Także, no. Tak to wygląda. Trochę po prostu zbagowane jest i tyle. Mam wrażenie, że jak ta rakieta jest mała, to jakoś. Niezbyt wysoko wzlatuje. Wydaje mi się, że ona chyba wyżej leci normalnie. No, bo ona nie jest aż tak mocno nad tym domem. No i zwyczajnie po prostu z... wylądowali i tyle. Dobra, weszłam sobie do rodziny i to. Chyba w sumie powinnam powiedzieć na górze Komorebi, bo to otoczenie nazywa się Góra Komorebi. O ile nie przeczytałam czegoś źle. Komorebi, dobrze przeczytałam. A w tym domu to nic, tylko czarno-białe imprezy robić. No, bez kitu. Ale na górze jest trochę koloru, szanuję. Nieważne, to nie jest teraz recenzja śnieżnej eskapady, tylko ja bym chciała się dostać gdzieś. Tutaj jest gorące źródło. Czy ja mogę to. A, to jest normalnie obiekt. W sensie ja mogę sobie to normalnie w tym kupić, ale super. No dobra, ale jak już tu jestem, to sobie tutaj to pomniejsze, bo tutaj też można się barbnąć, ale podejrzewam, że raczej będzie, no. Pewnie tak samo jak z tą wanną, nie? Bardzo podobnie pewnie. O, patrz nie, może. Jak odrobinkę powiększę, może. Nadal. No dobrze. Nie to nie. A jeszcze w takim czymś można. No i nadal nie. Z reguły rzadko bardzo kupuję dodatki na premierę i tutaj akurat też nie było tak, że chciałam kupić na premierę, tylko po prostu akurat całkiem niedawno miałam urodziny, więc dostałam ten dodatek jako spóźniony troszeczkę prezent urodzinowy. Kilka rozszerzeń już tak dostałam. No więc takim chłodnym akcentem zakończę ten film, bardzo chłodnym, bo akurat oni nie mieli okazji w ogóle się barbnąć nigdzie, bo nie mogli dojść, hehe. Dobra, już jestem zażenowana sobą w tym momencie, więc skończę ten film typu o hańsko. Pewne rzeczy rzeczywiście były takie dosyć niepokojące i dosyć śmieszne dzięki temu również, ale widać pewien taki postęp i, i taki pomyślunek twórców, odkąd zaczęły się pojawiać nowsze miejsca, właśnie, w których można zrobić barabara. Bara. No dobra, już nie będę przedłużać więcej tego kupo filmu. Jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, za już ludzie, dzięka mam nadzieję, że zmuszałam i widzimy się w następnym paaa!